No. Albo znowu piękna płoć. Albo właśnie jaś bądź kleń mały. Ale... Dzień dobry. Dzisiaj rzeka Wieprz, okolice Tarnogóry. Sprawdzamy z kolegą Grześkiem rzekę przed takimi towarzyskimi zawodami, które będą za kilka dni, 30 kilka osób. Podobnie jak w tamtym roku brałem udział. Grzesiek tym razem wylosował dłuższą słomkę, więc mnie będzie blokował. 20 metrów dalej sobie gruntuję stanowisko. Ja już jestem gotowy do wędkowania, szczerze mówiąc. Fajną taką miałem skarpę tutaj zejścia, mogłem kosz ustawić. Wygruntowałem sobie. Jest około 1,5 metra, twarde dno, bo w głównym nurcie. Rzucam po drugą stronę, schodzi mi w główny nurt, tak na 2/3 szerokości. I co? Ciemna mieszanka, główny aromat czekolada dzisiaj. Jeszcze ją chyba sobie troszkę domoczę na początek. A jakby była lipa, no to wtedy najwyżej troszkę zaczniemy smużyć. Na hak pinka, gruby rubin, grube kolorowe, biały, do mieszanki topiony biały, kaster i tyle. Mam jeszcze konopie, jakieś takie troszkę śmierdzące stare i kukurydzę. Na razie tego nie będę dawał. Więc tak, tutaj sobie zrobię mieszankę do wstępnego i też na początek wędkowania, tak jak mówię, troszkę bardziej mokrą. Jeszcze wiadomo, robactwo mi coś domoczy. Damy kastera białego. Na zawody wezmę sobie troszkę mrożonego dżoka. Już mamy końcówkę października, więc może być różnie. Mam też drugą mieszankę na jasno, ale ją sobie będę dawał w trakcie. Na razie zaczniemy tak ciemno. Myślę, że taką bardziej defensywną taktyką. Godzina 7:16. Zaczynam pewnie 7:25-20. Tak jak mówię, tutaj smak czekoladki, trochę robactwa, nie za dużo będę podawał. Wygruntowałem sobie najpierw lżejszym, później cięższym gruntomierzem, bez większych zaczepów. Koszyczek myślę, że będę wędkował 30 albo 40. Na razie 50 większą podnęcę. 3 może na początek, 4. Trochę lżejszym zacznę wędkować. 40 i 30. Na razie więcej mi nie trzeba. No i co? Chyba tyle. Wędka 3 metra. Dzisiaj jedną wędkę zabrałem. Idę zobaczyć do Grześka, co tam sobie pogruntował. I będziemy zaczynać. Co znalazłeś, coś? Ja tam nawet się nie dołapę. Wszędzie ziele. Dobra, ale tu mam... Gdzie zaczepy, tam ryby. Dobra, jak coś to krzycz. Ja już tam w miarę ready. Słoneczny ma być dzień, ale taki lekki przymrozek był w nocy. Jeszcze taka trawa oszroniona, pełnia. A były płocie, płoteczki. Będziemy dłudwać. Nic szczególnego się nie spodziewam, coś klenie chyba się uciszyły z tego, co słyszałem. Zobaczymy, bierzemy, co będzie. Nęcimy. Ja dzisiaj zestaw z federgumą, czyli główna linka. Plecionka dowiązana, federguma i lecimy. Pętka 3-3, dość miękka szczytówka. Jedziemy, czekaj, czekać, gdzie ten mój azymut, tam. Odstawiam wędkę, jakbym wędkował. Znosi dość mocno do środka, tak ma być. Trochę ten kaster z białym domoczył mi mieszankę, plus ja dodałem trochę wody. Myślę, że będzie spoko. Chyba więcej jak 3 takich nie będę posyłał, bo nie wiem, co tu mnie spotka. Ostatnio kolega był, ale niby woda mocno płynęła i dużo syfu. Dzisiaj już wydaje się, że w miarę tutaj no, klarowna woda nie jest, ale też nic tutaj nie płynie. Tu czasem właśnie gdzieś spuszczają wodę. Wtedy jest kiepsko zazwyczaj. Przypon chyba zacznę gdzieś 0,1, 0,11, coś w tym stylu. Zacznę 40. Zobaczę, jakie będą efekty i jak tam z przesuwaniem. 40, przypon. Na początku może krótszy, a spróbuję całkiem krótki przypon i duży haczyk. 14. Tak nie pomoje mu trochę. Ofensywnie. Zobaczymy, co to będzie. 2 grube na hak. Troszkę więcej dodobijam, bo mam nadzieję. Znaczy, wydaje mi się, że chwilę tam postoi. Przynajmniej pierwszych kilka rzutów. A może i odstrzała będzie drobnica. Zobaczymy. Ja już tutaj statywik mały naszykowałem, więc branie od początku nagram. Dobra, zaczynamy. Dość nisko wędkę ustawiam. Zobaczę, czy się dobrze łapie na obiektywie. Powinno być w miarę. I ciekawe, czy będą
jakieś stuknięcia broni od początku. Kurczę, ale te słońce wali prosto mnie w czerep. O, jest. Czy spadła? Spadła. Ej, okaże się, że ta federguma nie jest najlepszym rozwiązaniem. Więc mocno nie będę ubijał, jak takie szybkie brania. Stosowałem federgumy, żeby mieć trochę większą amortyzację, a tutaj brania bardzo są widoczne zazwyczaj na wieprzu. No, już coś pyka małego. Tym razem jest na haku. No, wcale nie taki mały. Jest płoteczka! Jakby tak brały cały czas, to można się wybawić. Ale tu zazwyczaj z początku ładnie biorą, później przestój, pod koniec znowu coś tam cyka. Ale wiadomo, wąska rzeczka, siądzie 30 osób w miarę koło siebie, jak się jakiegoś otworka nie wylosuje. Chyba, że ktoś się ładnie dobierze, albo gdzieś ryba stoi miejscowo pod jakąś zwadą. No zobaczymy. Możliwe, że ten haczek i przypon nie zachęca tych ryb. Zobaczę na pinki. Cztery pineczki. Jak się uciszy, no to jednak się wycienie. No takie płotki to jednak trochę grubo. Wow. Ładne branie. Jest trochę lepsza płoć. Chyba, że okoń. Po takie tu raczej przyjechaliśmy. Właśnie chcę sobie porównać, jak to będzie na tym zestawie z federgumą. Zazwyczaj tu jechałem albo na sztywno, albo na strzałówce. O, ta już fajna płoć. Dwadzieścia kilka centów, bo takie tu się przyjeżdża. No, jedziemy dalej, na razie z tym większym haczykiem. Wiem, że dla niektórych to nie jest duży haczek, ale dla mnie, uwierzcie, rzadko używam 14, 16, 18. Najczęściej u mnie jest grana. Czy to rzeka, czy to woda stojąca. Dobrze, nie jest kolorowo. Pół godziny za nami. Ja trzy płotki. Po tych dwóch pierwszych myślałem, że to będzie z początku Eldorado. Niestety tak nie jest. Trochę ostatnimi czasy walczyłem z zaczepami. Teraz rzucam troszkę dalej, mniej. Mniejszy po prostu kąt zostawiam już przy wpadaniu koszyka do wody i tym samym z metr bardziej w nurt mi schodzi. No i na razie powiedzmy, że jest tam czysto. Zobaczymy z biegiem czasu. Ja już przypon 0,10. 18 haczyk, ten N20 z Prestona, trochę dłuższy przypon. No i zobaczymy, oby tych zaczepów nie było. To jest taka roślinność podwodna i tam w to się wplątywałem co drugi rzut. Wiadomo, tam też fajnie mogą ryby stać, ale no ciężko jednak z umieszczeniem przynęty. Zobaczę tutaj. Teraz tak nie ufam, to sobie przesuwam co chwilę. O, jednak nie. Teraz znowu byłem zamieszany w tą roślinność. No nic, będę sobie tak sprawdzał i może w końcu trafię na jakieś czyste dno nieopodal. Kurczę, no niby gruntowałem, było fajnie, teraz co drugi rzut w ziela, a jak ciągnę rybę, to też przez ziela. Ciężko, ciężko. No trafiła się troszkę fajniejsza, ledwo co branie widziałem. Dziwne, bo zazwyczaj one tu bardzo agresywnie i fajnie brały. Jakby się rozkręciło i bym znalazł czysty placek, no to by było fajnie, jakby taki odławiać. No i teraz to ciekawe na grubszego i kastera. Ponowimy. I rzucam jednak, znowu próbuję z zazielkami, nie przed pola wędkowania. Trochę bardziej w lewo po prostu teraz. I obniżam wędkę. Że tylko pół po prostu obrotu robię później, czy tam jeden obrót. Prawie godzina za nami. Wychodzi na to, że się wgryzłem. Aś, spadłem w zaczepie.
Zaraz możliwe, że tylko się wydłuży jeszcze z 20 cm. Parkuję zestaw zaraz, teoretycznie za tymi trawami. Nic prawie luzu nie zwijam z wędki, więc najbezpieczniej by było klipsa przestawić gdzieś z pół metra dalej. Rzucam metr w lewo od pierwotnego punktu. Wędkę tylko robię pół obrotu, maksymalnie jeden obrót kołowrotkiem. I tym samym zestaw się układa tak jakby w rozmyciu tego, co na początku sobie nęciłem i zaczynałem wędkować. I są ubrania. Mam ogólnie 8 płotek. Już teraz 3 ryby po kolei wyciągnąłem. Ostatnia mi spadła, bo jednak po drodze będę miał te zaczepy, jak będę holował. Muszę im trochę dawać tutaj, żeby poszły do brzegu. Tak jak z pół minuty nie mam brania, to podciągam, sprawdzam, czy nie ma zaczepu. Ale wiecie co, teraz już się wydłużę. Tym razem o te 20-30 centów na początku. To jest najważniejsze, znaleźć czyste dno do wędkowania. Bez tego to nic nie zrobimy. Dodałem sobie troszkę też jasnej mieszanki teraz i zobaczymy. Teren dość czysty, chyba że tak mi się udało kilka rzutów gdzieś wstrzelić w taki mały placek. Teraz przesunę. No tak, zaczep. No nie mogę już, zwariuję. Wydaje mi się, że pewnie Grzesiek przede mną siedzący też ma podobne problemy. Ale troszkę dalej od siebie siedliśmy i ciężko jest rozmawiać. No nic, zaraz zobaczymy. Ciężko, ciężko, jednak cały czas walczę z tą roślinnością. Teraz założę sobie przypon 013, bo już porwałem kilka tych przyponów i cały czas poszukuję czystego terenu. No nie, czasami tak bywa. Nie, niby te ryby gdzieś tam są, te płotki, tyle że dopiero jak umieszczę czysto zestaw. Spróbuję jednak troszkę tutaj bliżej zobaczyć, jeszcze raz spróbować. Znalazłem placyk, jeszcze bardziej w rozmyciu. Czyżby krąpik mały? Płoteczka. To dopiero moja 9. płotka. Godzinę 15 za nami. No szukam cały czas tego miejsca. Teraz na 2 rubiny grubsze. Miks tej jasnej i ciemnej mieszanki. Trochę białego. I kastera w środku. I rzucam całkiem. Jeszcze bardziej w lewo. Od pierwotnego miejsca to będzie z 5 metrów w lewo. Nie lubię tak łapać całkiem z nurtem. No ale nie mam wyjścia, a wolę z tamtej strony szukać w takim moim ala rozmyciu, co już godzinę sobie budowałem łowisko gdzieś tutaj w okolicy, niż bardziej w tą stronę się przesuwać na wprost mnie. Znowu się wycieniłem. 18 na 01. Mam nadzieję, że już ten czysty placyk tam będzie do końca. 10. ryba. Troszkę pieczywka fluo teraz dałem. Znowu wymieszałem obie mieszanki. Nawet teraz trochę więcej tej jaśniejszej. I jedziemy. Oby to już było. To. O tak, to już raczej będzie to. Nie zaciąłem. Ajajaj, ładne branie było. Przy okazji, że jadłem sobie kanapkę, zarzuciłem na kukurydzę i jest ryba. Chyba fajna płotka. Nie, weszła gdzieś tutaj. O kurczaki, fajna płoć teraz. Czy fajna taka chyba? Pod 20. To już fajne na dzisiejsze wędkowanie. Patrzcie, na kuku. Jedyna starybka. Bardzo szybkie branie, ale już nie na kukurydzę. Zjadłem kanapkę, założyłem 3 pinki. Od razu po opadnięciu koszyczka będzie zapewne płotka. Ryb nie mam za dużo, po 12, ale jakby tutaj już było w miarę czysto, myślę, że zacznę je odławiać. Wydaje się, że są w okolicy.
ładna płoć chyba. No taka, o, 20 chyba 3. Ta już ładna. No u kolegi też ciężko z zaroślami, z tego co słyszę. Ja chyba już ten placek znalazłem. Nie chcę zapeszać. Rybki też w miarę są. Czasem nie mogę wciąć brania. 13 na liczniku. Aby takie fajne, no na dwa białe. No nic, zobaczymy jak to się rozwinie. Przesunięcie zestawu, ale ta już dużo mniejsza. Wydaje mi się, że dość sporo robactwa do koszyczka daje, czysta zanęta. Kolega właśnie mówi, że już zglinął, próbował troszkę ubożej. Jakoś nie ma tych ryb. Ja na ryby nie narzekam, tylko aby było, aby nie było zarośli. Myślę, że będzie ok. Pierwszy mały krąb też, więc jakaś różnorodność. Cały czas na dwa białe. Dość mocno ten koszyk ubijam, wam teraz powiem, bo coraz tak bardziej sobie sprawdzałem. Tu chyba jak rzucam właśnie nie tak na całkiem na drugi brzeg, to już całkiem ten największy nurt mi spływa i ładnie ten towar wymywa z koszyczka. Zobaczymy, czy teraz będzie szybkie branie. Różnie to bywa. Czasem do pół minuty, czasem dopiero po przesunięciu. Tak po minucie, półtorej przesuwam, po prostu już się boję, że znowu w jakichś zaczepach siedzę. Co się dzieje, właśnie próbuję przesunąć, ale czyściutko, więc wrócę ze dwa razy kołowrotkiem i czekam. Kolejna chyba taka płoć pod 20. Dodałem teraz trochę kolendry, żeby im tam dać po nosie, bo troszkę mi się ucieszyło. Może przesadziłem z tą 20. Wezmę z tej strony bardziej. O, tak 16-17 bardziej. Był przestój. Myślę, dobra, wycieniam się z tej 14-19. 18-01. Jeden gruby rubinowy robak. No i jest branie za braniem, ale nie mogę wciąć. Chyba na ten haczyk mały się nie wpinają za dobrze. Bo nie wiem, muszę poczekać dłużej. Dość szybkie brania zazwyczaj. Mieszankę mocno wbijam i też nawilżyłem jeszcze bardziej. Najwidoczniej to odpowiada rybom. No, no teraz już będzie. W końcu. Zobaczymy jak będzie z holem na tym małym haczyku. No właśnie, spinka. To będzie problem. Jednak wolą cieniej, ale gorzej będzie z holem. Wydaje mi się, że takich płotek to zestaw na strzałówce by był lepszy. No na jednego grubego robaka dość szybkie brania, więc to by było to. Tyle, żeby je jeszcze wcinać i holować na brzeg. Raz uderzyło, zostawiło, przesuniemy. O, jest, siedzi coś. Robak wyssany. Damy nowego jeszcze raz czerwonego. Później spróbuję może na białego. Jakoś agresywniej będą brać, lepiej się wcinać. No nie wiem, no trzeba kombinować. Na dużych jak przestały brać, a na małe odwrotnie. Stakują ostro, tylko że gorzej z wcięciem i holem. Mocniej teraz po prostu będę zacinał. Mały haczyk mam, ale gruby. Spróbuję w ten sposób. Zrobię sobie więcej właśnie, domoczę. I zobaczymy. No, jest ryba i od razu w zaczep poszła. Ajaj. Tam niestety gdzieś tam w pobliżu są te zaczepy. I pewnie będzie po przyponie. Dopiero co nałożyłem. Kurczę. Mamy grubego i jakąś pinkę fluo teraz. Mieszanka jeszcze bardziej namoczona. Próbuję tak, jak mam te ryby tutaj w okolicy, to muszę mokrą mieszankę dawać, żeby je tu utrzymać. A tym razem już muszę ją wyholować.
Spróbujemy na trzy pinki. Tak jakby się wkręciły już te ryby bardziej. Więc może i zastosuję ten większy hak. Trzeba poprawić po prostu skuteczność. Co to za sens? Tak, takie przyloty na półstanie wybrania są, a wracam bez ryb. Na razie 18 na liczniku, może kilogram jest. A już prawie 2,5 godziny za nami, pół metek. Zaraz ten większy hak, tylko że z cienkiego drutu. Może ten Preston 16, 20. Jest. Nie są za duże. Ale przynajmniej są. Przewaga tej jaśniejszej daje trochę ciemnej. Przewaga jaśniejszej. O, jest ładne branie. Jest ryba. Albo tamten haczyk był tępy. Bo nie wiem, innego rozwiązania. No i też z grubszego drutu. Mały był, ale grubszy drut. Może dlatego się tak nie wpinały. Już ładniejsza. Takie to mogę łapać. 20 kilka centów. Oj, czekaj. A nie, czekajcie, to jazik. Jazik mały. O, teraz wreszcie się nie wypłukała zanęta, czyli jak zrobię taką mokrą papkę, to nie mogę jej aż tak mocno ubijać jak ostatnim razem. Chyba znowu jaś mały, bo bardzo kopie. Klenik mały albo jaś, coś w tym stylu. Albo piękna płoć. Nie, coś szerszego. Krąb? Może? Płoć taka ładna. Jeszcze mi coś zawiesiło. Taka 25, jak nie dalej. No pineczki. Piękna. Cały czas jeszcze ten mały haczek z cienkiego drutu. Tylko jakoś pierwszą spinkę miałem na niego po zmianie, a później już jednak działał. Wiecie co teraz dałem? Kasterka podpiętego białą pinką. Zacząłem dodawać też trochę tych konopi moich starszej daty. Może to ryba mnie przeszkodzi. Dobiłem do 20 ryb. Oby teraz kilka takich fajnych płoci wpadło, no i byłoby pięknie. Druga połowa mini zawodów z Grześkiem przed nami. No. Albo znowu piękna płoć. Albo właśnie jaś bądź kleń mały. Ale powiem wam, że branie, bym powiedział, leszczowe. Wygięcie szczytówki i wyprostowanie, więc może leszcz taki za 300-400. Coś mi się chyba przy tym leszczu skłaniał małym. Chociaż nie, bo nie wychodzi na wierzch. Chyba piękna płoć. Tak jest, piękna płoć. Nie. Co, zawiesi mi się tutaj? Wychodź. Tak już chyba z 27, 8 centów. Piękne branie. Na kastera. I białą pinkę cały czas. Patrzcie, to już fajna płoć. O, po 30 może nawet. Mocno zażarła, takie szybkie branie. Ale takie branie to już robimy.
Wyprostowanie. Przygięcie, wyprostowanie. Nie wiem, czy on się dobrał już do tych ryb, czy nie. Mówi, że bardzo słabo z tym dnem cały czas jest. No ja w końcu gdzieś po półtorej godziny udało mi się znaleźć kawałek czystego. Już prawie w ogóle nie ściągam tej roślinności. Mocno namoczona mieszanka, tak jak już wspominałem. Coraz jeszcze bardziej ją namoczyłem i teraz mniej ją ubijam po prostu w koszyku, żeby się wypłukała. Nie no, wkręciły mi się, żeby znalazłem na nie sposób. Wychodzi na to bardzo mokra mieszanka. Tak średnio robakiem powiedział. W koszyku pewnie mam od 4 do 7 robaków białych kastera. I są te płocie. I łapię na kastera i białego. Mały haczyk. Przypon 01. Więc fajne wędkowanie się zrobiło. 25 rybek mam. Zobaczymy. Jeszcze z półtorej godziny zostało. Ja mam około 30 ryb. Fajnie się w nie wstrzeliłem. Taka mokra mieszanka, trochę robactwa. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak też pewnie zacznę. Taka ala brązowa mieszanka. Zmieszam sobie tą jaśniejszą zanętę z ciemną od razu na wstępną mieszankę na zawody, jak tutaj tak się sprawdziło. Tak jakby troszkę ta jaśniejsza pobudziła i taki miks się sprawdza. Pewnie coś w kolorze dna, bo tutaj tak brudno. Czarne dno to nie jest, tylko bardziej takie brązowe. Teraz na kuku miałem zarzucone, to nawet nie liczę na branie. Zmieniałem baterię, ale gdzieś tam spadła albo obgryzione. Ogólnie sprawdzam trochę dłuższy przypon teraz, bo hak zerwałem wcześniejszy, więc prestonowska 18, tyle że na przyponie 80 cm. Zobaczymy, jak tak będą ryby reagować. Ostatnia kuwetka mieszanki mi została, a nie, jeszcze 2 godziny. Mamy konopie, robak, naprawdę dobrze nawilżona mieszanka. Zobaczymy w takim zestawieniu, jak te ryby zareagują. Tutaj już sobie suszę właśnie robactwo i trochę kuku, żeby już nie przesadzić z tym domoczeniem, bo sobie w kotle wymieszałem już te dwie mieszanki, dowyliczyłem. Jedną i w drugą stronę można przesadzić, więc trzeba uważać. I na razie cały czas kaster biały zgrany. Po co zmieniać, jak działa? Ale spróbuję może właśnie na grube te rubinowe. Wcześniej mi też fajnie ożywiało czasem łowisko. Więc zobaczymy. Kolega niby cały czas się zmaga z oczepami, więc no nie ma lekko niestety. Taki urok rzeki czasem. Teraz, żeby sobie udowodnić, że ten kaster dzisiaj tak działa, założyłem po prostu 2 kokony. Szybkie branie. Czyli kolega Adam miał rację. Tak mi wspominał przed dzisiejszym wyjazdem, był tu kilka dni temu, że u niego też dość mokra mieszanka, kaster. U mnie też się to potwierdza. Jeden, drugi. Zmniejszyłem koszyk na 30-gramowy, najmniejszy eskę, bo już raz, że niedużo mi została ta ostatnia kuweta. No dwa, że najwidoczniej są te ryby tutaj wkręcone i nie chcę sobie też zaszkodzić za dużą ilością podawania. Wiaterek się zerwał. Powinno to korzystnie wpłynąć. No dzisiaj nie miałem takich aż przestojów w braniach, jedynie ta walka z czystym dnem. Czyli inaczej niż zwykle. Zazwyczaj właśnie z rana było fajnie, później jakiś przestój, później znowu. A tutaj cały czas jakby te ryby są. Przesunę zestaw. A teraz coś leciutko zaczepiało. No jeszcze mi się czasem zdarza. Coś chyba ciągniemy takiego. Bo koszyczek się nie wypłukał też. A kasterki są. No koszyczek się nie wypłukał. Już mam tak mokrą mieszankę, że muszę jeszcze lżej ubijać. No jest branie. Ale czy jest ryba? Chyba nie. A nie, jest. Jest. Tylko najwidoczniej w moją stronę na początku płynęła. Nie za duża. Ale jest. Mówiłem nie za duża. A to jaś. Nie ma wymiaru.
długi się wydaje. Może i by miał te 25 centów. Ale taki chudzielec. Kurczę, teraz mi się nie wypukuje ta mieszanka, jednak za mocno ją namoczyłem, widzicie? Chciałem dobrze, teraz muszę dużo mniej ją ubijać po prostu. O, krąb. Dzisiaj najfajniejszy. Dwa grube te rubinowe. Dobra, jak się tak słabo ta mieszanka uwalnia, to skrócę trochę przypon. Będą może szybsze prania. Skrócę tak do właśnie 50 centów, nawet 40, bo tam federguma mi wystaje za koszyczek. Zobaczymy, czy przyniesie to skutek szybszych brań, czy może i odwrotnie. Na koniec zważę sobie ryby, zobaczę jaka średnia waga. Wydaje mi się, że około 100 gram średnia powinna być. Krótki przypon, bardzo lekko ubita mieszanka. Wróciłem jednak do 40-gramowego najmniejszego koszyka. 30 trochę w małe, takie turbulencje wpadała. No co jest? Nie ma brań. A teraz nigdzie nie jest w rzeczywie. Może te białe robaki nie odpowiadają. Musi być kastra albo coś kolorowo, żeby w miarę szybkie branie było. Długo musiałem czekać. Ale z tym krótkim przyponem i co to mamy? Płotkę małą. Powrócimy teraz do kastera. Najbardziej dzisiaj efektywnej przynęty. Kaster i biała pinka. Dodałem sobie teraz takiego aromatu korzennego. Zobaczymy, czy to jakoś zwabi trochę więcej tych rybowisko. Czy już będzie coraz gorzej. Została ostatnia godzina. Kolejny jazik. Teraz na pineczki łowię. Bo troszkę stanęło. Dwie, trzy pinki. I jadę. O, patrzcie, nie. Płotka tak energiczne branie robi. I to tak znikomych rozmiarów. Na dwie pineczki odżyło łowisko. Przesuniemy, nie ma ryby. O, teraz bramka jest. Gdzie przesunięcie? Sprowokowało płotkę pewnie. Okonka przesunięcie sprowokowało. Widzicie? Pierwszy dzisiaj. Leciutko za wargę. Już dość grubo jadę. Bardzo dużo kastera, trochę kukurydzy. Topionego białego, mokra mieszanka. Chcę zobaczyć, czy umrze całkiem to łowisko, czy jest taka ilość tych ryb, że im to nie przeszkadza. A wręcz może przeciwnie będzie, choć ostatnia godzina dość słaba. Coraz mniejsze te ryby. Przesuwanie zestawu dość fajnie prowokuje. Tyle, że tak jak mówię, dość małe. Ale płotka do płotki. Już teraz się nie bawię, jednak 3 grube wędkuję, więc tak to jest. Dobiłem dopiero do 40 ryb. Chyba 4 czy 5 krótkich jazi. Jeden okoń, których nie liczyłem.